Na scenę prosimy teraz Dąbrowską Magdalenę z przedszkola numer 3. Madzia zaśpiewa nam piosenkę pod tytułem Na 4 i na 6, a opiekunem jest pani Jolanta Burak i pani Magdalena Jasińska. Prosimy. Czasem biegnie przez podwórko, czasem kryje się za chmurką, czasem ma złe włosa wiać. Taka piosenka na kilka lat. Na 4 i na 6, na słońce i na deszcz, na 4 i na 5, więc śpiewaj, gdy masz chęć. Na 4 i na 3, na uśmiech i na łzy, na 4 i na 2, więc śpiewaj. Czasem kropi deszczu błyśnie, czasem ją zanurci wiatr. Taka piosenka na kilka lat. Na 4 i na 6, na słońce i na deszcz, na 4 i na 5, więc śpiewaj. Nocą sypia pod wiatami, albo śpiewa w naszych snach. Taka piosenka na kilka lat. Na 4 i na 6, na słońce i na deszcz, na 4 i na 5, więc śpiewaj, gdy masz chęć. Na 4 i na 3, na uśmiech i na łzy, na 4 i na 2, więc śpiewaj, tra la la. Dziękujemy bardzo. I na scenę zapraszam teraz Olę Sienicką ze Szkoły Podstawowej w Osowcu. Ola zaśpiewa nam piosenkę pod tytułem Na połąkach chodzi lato, a panią wychowawczynią jest pani Mariola Tryniszewska. Maluje buzie kwiatom na żółto i różowo, by było kolorowo. Już ciepły wietrzyk wieje, już cały świat się śmieje, już krótsze noce, dłuższe dnie, a w lato kochamy cię. Święci, na łąkę biegną dzieci i bawią się i skaczą, bo wreszcie przyszło lato. Już ciepły wietrzyk wieje, już cały świat się śmieje.
Zapraszamy. Jeszcze chwileczkę. Zapraszam na scenę Patrycję Rogulską. Olunia, jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę. Dziękujemy bardzo. W wykonaniu Rogulskiej Patrycji usłyszymy piosenkę pod tytułem Niedźwiadki, niejadki. Patrycja reprezentuje Miejskie Przedszkole nr 6, a opiekunem jest pani Barbara Groszfeld. Prosimy bardzo. Marysię. Marysia zaśpiewa nam piosenkę pod tytułem Leżąc na plaży, a reprezentuje Miejskie Przedszkole nr 1. Opiekunkami są pani Krystyna Kulesza i Barbara Tawęcka. Prosimy.
będę dorosła na takowe drodze. Zatrzymę gdzieś tatę i mamę. Poleżąc na drodze, najlepiej se marzę o wielkich wyprawach za Andrzej. Gdy będę dorosła na takowe drodze, zatrzymę gdzieś tatę i mamę. Dziękujemy. Zapraszamy teraz na scenę Oliwię Makowską z przedszkola numer 4. W wykonaniu Oliwii usłyszymy piosenkę pod tytułem Pokochaj pluszowego misia, a opiekunką jest pani Elżbieta Zaleska. Prosimy. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, moje kochane dzieciaczki, za chwilę na scenie zaprezentuje się grupa taneczna z przedszkola numer 6 w tańcu Kibica. Opiekunką jest pani Beata Bałdyga. Prosimy bardzo.
Ale prosimy o ustawienie się jeszcze. Moje drogie dzieciaczki, ponieważ zbliża się wielkimi krokami Dzień Dziecka, dlatego nasza placówka chciałaby Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Masę uśmiechów, masę pogodnych dni przez te dni zambrowskie, które właśnie są organizowane w naszym mieście, oby z Waszych buziek nie znikał uśmiech i chcielibyśmy zadedykować Wam teraz wiersz. Wiersz wykona Hania Hormańska z przedszkola numer 6, a później dziewczynki zespół wokalny zaśpiewa specjalnie dla wszystkich dzieciaczków, życząc im pogodnych dni i pogodnych później wakacji, bo zaraz niedługo będą wakacje. Także życzymy Wam wszystkiego najlepszego, co piękne, dobre, wszystkiego dobrego. Tomasz Nowaczyk, Biedronka. Zadziwiona cała łąka, taka wieść się rozprzestrzenia. Chodzą słuchy, że Biedronka chce coś w swym wyglądzie zmienić. Moje kropki wszystkim znane, raz na radykalną zmianę. Wygląd zmienia nawet glista, tu potrzebny jest stylista. Dla Biedronki sprawa ważka, więc jej poradziła Waszka. Poleć szybko do motyla, jemu starczy krótka chwila. Motyl, ten Apollo młody, to wyrocznia w sprawach mody. Nie ma modnych dam owadzich, którym motyl nie doradził. Och, motylu, w tym i marzu, chodzić mogę po garażu, lecz jak się pokazać komuś, pomóż, mój ekspercie, pomóż! Motyl sam ubrany modnie, modna chusta, modne spodnie i koszula, i kozaki dał Biedronce wykład taki. Te kropki cię pogrubiają, pękata, żeś jesteś jak jajo. Żebyś nie była pękata, najlepsze paski lub krata. Na czółki nałóż maskarę, pod pudrem skryj zmarszczek parę. Zakryj nogi, bo Biedronki mają nogi jak pałąki. Kapelusik włóż na skronie, to się nosi w tym sezonie. To ostatni mody krzyk i to cię odmieni w mig. Bardzo mądre twe oceny, teraz jeszcze kwestia ceny. Ile? Pyta Boża Krówka. Motyl szybko odparł słówka. Zapłaciła mu Biedronka i pognała do pająka. Bluzkę w paski z pajęczyny pająk tkał przez 2 godziny. Zrobił jeszcze kapelusik, by mieć u Biedronki plusik. Chociaż głównie zjada muszki, tkać też umie świetne ciuszki. Tak Biedronka cała w paski leci w pole, a tam wrzaski. Pewien rolnik tę Biedronkę przez te paski wziął za stonkę i przegonił bez litości. Porachował wszystkie kości. Żeby tego było mało, to Biedronkę wysypało, bo na nić pajęczą ona była biedna, uczulona. Bardzo teraz cierpieć będzie, bo ma kropki prawie wszędzie. Czasem nie ma się co bronić i się na naturę boczyć. Jak powiada pasi konik, pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Tak jest, proszę Państwa, nie ma co natury upiększać. Dziękujemy bardzo i zapraszamy zespół wokalny.
Dziękujemy bardzo.